W dzisiejszych czasach wiele osób lubi choć trochę skupić swoją uwagę na montażu filmów oraz YouTubie. Witam, ja nazywam się Tomasz Górkot i w tym materiale postaram się przedstawić proces powstawania filmów na YouTube od strony teoretycznej. Także bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Pierwszą rzeczą, jaką każda osoba powinna zrobić, to oczywiście stworzyć koncepcję swojego filmu i nagrać jakiś materiał. Może być to vlog, może być to gameplay, może być to nawet poradnik taki jak ten. Jest to wasz wybór, co chcecie publikować na mediach społecznościowych. Kiedy już stworzymy koncepcję i najlepiej jakiś scenariusz oraz nagramy do tego wideo, to najlepiej zająć się montażem, by na przykład gotowy już film nie był nudny. Internet ma ADHD i ludzie lubią, jak ciągle coś się dzieje. Dlatego warto jest pomyśleć o jakichś efektach, o jakiejś muzyce i tym podobne. Do tego celu mocno przydatne są programy pozwalające właśnie na montaż filmów. W internecie można znaleźć już bardzo dużo darmowych programów. Ja sam polecam wam 3. KDN Live, DaVinci Resolve oraz HitFilm Express, gdzie ten ostatni został wykorzystany do stworzenia tegoż właśnie filmu. Oprócz programów darmowych są też takie, za które trzeba zapłacić. Przykładowe aplikacje to Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve oraz Vegas Pro. DaVinci Resolve pojawił się 2 razy, ponieważ posiada on 2 licencje, jedną darmową, a drugą płatną, gdzie wersja darmowa jest okrojona i nie posiada wszystkich funkcji programu. Gdy znajdziemy już narzędzie, jakie nam się najbardziej podoba, czas zabrać się za sklejenie wszystkiego w całość. Ja polecam zacząć od zebrania dodatkowych materiałów, takich jak muzyka, efekty dźwiękowe, czcionki, plugin lub dodatki z gotowymi już efektami specjalnymi, grafiki, wideo. Należy jednak pamiętać, że jeśli chce się zarobić na swoim filmie, to wszystkie te dodatkowe materiały pobrane z internetu muszą posiadać licencję zezwalającą na zarobek, gdy używamy danego obrazu, utworu lub nagrania. Oba rzeczy tworzą ludzie, którzy też chcą na tym zyskać i czasami nakładają prawa autorskie, które nie pozwalają osobom trzecim na zarabianie, a nawet wykorzystanie ich produktów. Jeśli posiadamy wszystko, co nam trzeba do stworzenia swojego wymarzonego filmu, czas się w końcu zabrać za montaż. W sieci możecie znaleźć pełno poradników związanych z praktyką montażu. Zachęcam do obejrzenia lub poczytania owych filmów bądź postów. Stworzyliście już swoje filmy i wyeksportowaliście je w Full HD lub 4K? Dobrze, czas na wrzucenie ich na YouTube. Zalogujcie się na swoje konta i postępujcie zgodnie z instrukcjami pokazanymi na filmie. W zależności od wielkości pliku oraz prędkości internetu, przesył filmu może trwać dłużej lub krócej. A więc oto są wasze wymarzone filmy. Teraz idźcie zbierać pieniądze i sławę dzięki waszym świetnym, kinowym wręcz materiałom. Dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się i powodzenia.